Sposób na zwiększenie odporności na infekcje i też na wychodzenie z infekcji. To o tym powiedziała mi kiedyś zielarka, taka z pokolenia moich rodziców osoba. Bardzo wiarygodnie brzmiała. Opowiadała historię ze swojego życia, że u nich gdzieś tam na wsi w dawniejszych czasach, no to jeszcze za czasów jej rodziców i dziadków, miejscowi znachorzy, lekarze miejscowi, tacy, oczywiście nie było wtedy takiej organizacji jak teraz, jakiejś tam służby zdrowia, czegoś państwowego. No i ci miejscowi lekarze, znachorzy, jak ktoś był chory na coś takiego, no, bardzo ciężkiego, że nie można było osoby wyleczyć, ciężko, obłożnie chora w łóżku dłuższy czas, albo jakieś bardzo ciężkie rzeczy się działy, to mówiła, że wielokrotnie udawało się odratować, nawet szybko wyleczyć te osoby. Właśnie cebulą. Kroi się cebulę na plastry, surową cebulę, i te plastry układa na jakimś talerzyku, do miski, co tam komu pasuje. I chodzi o to, żeby to było w miejscu, gdzie się przebywa, czyli w miejscu pracy, odpoczynku, jak sobie siedzimy, coś robimy, czy też i w sypialni wieczorem, jak się idzie spać, żeby gdzieś obok głowy sobie taki talerzyk z tą cebulą pokrojoną położyć. No i wdychać naturalnie, to powietrze się tym aromatem cebulowym nasyca. No i to ma zabezpieczać bardzo dobrze przed infekcjami i też pomagać wychodzić z infekcji. Takie, no, na pewno nie zaszkodzi. Komuś może ten zapach bardzo nie odpowiadać, no ale coś za coś. Coś za coś. Do mnie to przemówiło. Także czasami, jak mi się przypomina, jest taki okres jak teraz, przeziębieniowo-grypowy, że mokro na dworzu, trochę popada deszcz, trochę mrozu, trochę się cieplej zrobi. Jak czasami mi się przypomni, tak zapobiegawczo sobie bywa, że pokroję i gdzieś tam potrzymam w pokoju, jak siedzę przy komputerze dłużej. No a jak bywało kiedyś, jak miewałem jakieś infekcje, czy początki jakby infekcji, to sobie kroiłem tę cebulę i w sypialni ustawiałem talerz od strony głowy. To należy zmienić, nowy kawałek cebuli sobie wziąć po kilku godzinach, czy na przykład 2 razy dziennie, na początek dnia pokroić i ułożyć, i później przed snem drugi raz. No ale już intuicyjnie. Kiedy, jak często, jak dużo tej cebuli. Także taki ludowy sposób, dostępny dla każdego, bezpłatnie praktycznie i prawdopodobnie naprawdę skuteczny. Jak to wiele różnych naturalnych metod, czy to zapomnianych, czy wypartych, wyśmianych przez współczesną medycynę akademicką. O, na ten czas obecny chcę się
podzielić czymś użytecznym.